Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Mikrofony teraz są już włączone. Jarek Adamek przed momentem głęboko oddychał, ale udało się odpalić. Jesteśmy, jesteś. No i są też słuchacze, bo już telefony dzwonią. Dzień dobry. Właśnie. Słyszymy się z panem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Od samego rana do pana dzwonię, no chociaż czekałem, bo dzisiaj będzie później trochę, nie? Mhm. Ale proszę pana, dzwonię z taką sprawą. Chcę mówić o ścieżce rowerowej Leśno-Ryżyna, natomiast ją określę dwuznacznie. Od strony Leszna, w stronę Ryżyny, ponad kilometrze to można określić jako ścieżka rowerowa. Pozostałość do Ryżyny ścieżka... Szuka pan słowa? Chwilę, aby wypadło mi śmierci. Śmierci. Mhm. Po prostu jaka sprawa jest. Od strony Leszna chcę serdecznie podziękować tej służbie z Leszna za to, że pięknie zrobili tą ścieżkę ponad kilometra i po prostu kwiaty, motyle. Natomiast pozostałą odcinek tej ścieżki śmierci, to znaczy zamiast kwiatów, motyli poszedł i pokrzywy. No mi się wydaje, że staroście, bo jest naprawdę tragiczna droga, to nie jest śnieg, a to jest lód kolejny, wywrotki są, ja się wywróciłem 3 razy, inni to samo, dramat. Nikt nie myśli, kpiny sobie robią po prostu, śpią. Dobra. I jeszcze mówię, no. Okej, okay. Ja muszę tylko się zorientować, czy to na pewno pod powiat należy, bo tego nie jestem pewny. Natomiast jeżeli idzie o ścieżki, które są przy drogach powiatowych, to szanowny panie, wczoraj dowiedziałem się tego i byłem zdziwiony, że zarząd powiatu podjął decyzję, że ścieżki rowerowe nie będą odśnieżane. No, ale panie Jarku, jak mówię, wracam jeszcze raz. Od strony rozumiem pana. Pięknie zadbali, pięknie, czyściutka ścieżka jedzie się, a tam tu jest, to nie śnieg, ale jest to kolejny, to jest lód, nie idzie przyjechać. Okej. Dobrze, czyli tak, ja sobie sprawdzę na pewno, czy to jest w kompetencjach powiatu. Jeżeli tak, to nie mam dla państwa dobrych wieści, bo tak jak mówię, w październiku zarząd powiatu taką decyzję podjął. Uchwała jest zresztą na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych. No to super, jeśli tak będzie, to będę rowerem jeździł główną drogą. Ja mnie złapię policja, no to... Policja jak pana złapie, to jest pół biedy. Gorzej, nie, bo... Gorzej jak pana złapie ktoś na zderzak. Nie? No. Na co? To prawda. Dobrze, ja spróbuję się zorientować, czy Leśna Ryżyna to jest też w kompetencji powiatu, bo jeżeli jakiś inny zarząd dróg za to odpowiada, to spróbujemy poprosić o to, żeby tę ścieżkę odśnieżyć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia. Tak, byłem wczoraj mocno zdziwiony, kiedy usłyszałem, że zarząd dróg powiatowych nie będzie odśnieżał, bo taka jest decyzja zarządu powiatu. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witam. Ja mam taką prośbę, bo szukam właściwie na internecie, żeby obejrzeć wiadomości z Leszna i nie mogę znaleźć. Jak, na co ja bym to mogła tam, jak wyszukać? www.lk.pl. Najlepsze wiadomości z Leszna i regionu. www. LK, LKA. No wiem. .pl. LK.pl. I to są najlepsze wiadomości. Miłego dnia również. Najlepsze w sensie najlepsze, bo najświeższe. Natomiast to nie zawsze są to dobre wiadomości. No, to mój Boże, no, czasem dzieją się rzeczy złe, ale o nich też informujemy. 65 529 5529. Zapraszam państwa do dzwonienia i mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witam.
chciałbym ewentualnie, jeżeli jest możliwe, się dowiedzieć, ile COVID-a jest w poszczególnych powiatach jastrzębskich. Ile jest w powiatach w naszym regionie, tak? Czyli w gostyńskim, jawickim, wschowskim. No, Kościan, Leszno, jasne. Dobrze, przekażę to do wydawcy serwisu. Jeżeli zbierze te informacje, to w naszych serwisach lokalnych myślę, taka informacja się pojawi. Także proszę słuchać naszych serwisów. Jakby pan to podał, bo chciałbym wiedzieć, ile to w naszym tym, jak to się kształtuje. Dobrze. Nie? Więc ja zachęcam do słuchania naszych serwisów lokalnych o pełnych godzinach, a wydawcę poproszę, żeby przygotował taką informację, czy mam nadzieję, że to jest gdzieś dostępne. Jak to wygląda w rozbiciu na powiaty w naszym regionie? Dziękuję, miłego dnia. 65529 5529. A z wczorajszych uroczych tematów jeszcze przypomnę, że właśnie w portalu LKPL jest artykuł na temat owych prac przy wykaszaniu rowów w śniegu w niedzielę czynionych. Mamy odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich, także zapraszam. Bardzo interesująca informacja. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Ja dzwonię z Leszna i z ulicy Święciechowskiej. Bardzo proszę mi ewentualnie albo pan zamonituje, bo latarnia chyba trzecia od momentu, jak jest ten Recha Sport. Trzecia latarnia się nie świeci. To już jest dłuższy okres czasu. Niech panowie zrewidują tutaj na tej Święciechowskiej, bo jak im się nie podpowie, to oni nie uskutecznią świecenia tej lampy. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem aż takim znawcą ulicy Święciechowskiej, ale spróbuję zlokalizować tę latarnię. To jest skrzyżowanie z jaką ulicą mniej więcej? No właśnie. To jest ulica, sekundkę, Zbigniewa Korfantego, nie, Zbigniewa... Moment. To jest jak się idzie od Szlabanów po lewej stronie i po lewej stronie... No, a Recha Sport, wie pan, gdzie jest na krzyżowce? Recha Sport, tak? To się nazywa? No, to od Recha Sportu, jak idziemy dalej Święciechowską po lewej stronie... Dobrze, to sobie spróbuję namierzyć to miejsce. Trzecia latarnia. Dobrze. Chyba. Trzecia. Okay. To znaczy pierwsza latarnia jest na przed Recha Sportem i ona chyba należy do tej ulicy, która krzyżuje się ze Święciechowską. To gdyby jej nie liczyć, to bodajże jest druga latarnia. Tam jest taki dom, który w ogóle jest niezamieszkały, tak mi się wydaje mocno. Dobrze. Jest ciemno ciągle tam. Ale właśnie tam, to chyba druga latarnia. Dobrze, spróbujemy sobie to wyjaśnić. A proszę mi powiedzieć, jak jestem w tej chwili na telefonie, pan ma gdzieś tam pod bokiem numery telefonu, gdzie ja bym mogła zadzwonić? Wówczas ja zadzwonię. 65, 5, 2... Już sekundeczkę, już zapisuję, bo mogę też zadzwonić tam sama, ale nie mam telefonu. 65, pan mówi. 529... 81 33 I tam to jest Zarząd Dróg Miejskich i tam się zgłasza awarię. Aha. W razie czego. To teraz nie wiem, czy pan zamonituje, czy zróbmy to każdy po swojemu. I o, wtedy właśnie, z dwóch o, stron, właśnie. Jak ich zajdziemy, to nie uciekną. I kto będzie szybszy, to... Pani z czarem osobistym ich omota, ja im tutaj powiem, że kwiaty dobrze, im na tyle dobrze. Dostaną. Dziękuję. Niech od czasu do czasu rewidują ulicę odnośnie świecenia latarni. Dobrze, dziękuję pani dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Również miłego dnia, wygaszona, czy zepsuta, czy przepalona latarnia na Święciechowskiej. Trochę to zajęło, ale spróbujemy doprowadzić do tego, że będzie naprawiona i że państwo będą tam mieli jaśniej. 65 529 5529. Mamy jeszcze dwie minuty do przerwy, więc ale może śmiało. Opowiedz o tych rowach. Czy nie chcesz opowiadać? No to jest urocza historia i one zostały opisane. Są zdjęcia w portalu. No najogólniej rzecz biorąc, rzeczywiście wykaszano, aczkolwiek Zarząd Dróg Wojewódzkich mówi, że nie wie kto, bo firma, która miała to wykaszać, mówi, że to nie oni. Więc jakaś niewidzialna ręka, harcerze, diabli wiedzą kto. Ktoś spontanicznie. Ale pan urzędnik z Poznania, i to powiem, oddaję chwałę, napisałem jeszcze o tym felietonie, urzędnik, który stwierdza, że coś jest bez sensu, to jest człowiek godny poszanowania i pan urzędnik sam powiedział, to jest bez sensu, proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Dzień dobry. Ja jestem mieszkanką ulicy Wilkowickiej w Lesznie. Mhm. I chciałabym podziękować wszystkim kierowcom,
którzy jadą powyżej 50 na godzinę. Czy poniżej 50? Powyżej. Powyżej 50? Powyżej. Bardzo naprawdę bym chciała. A to takie podziękowanie z uszczypem takim. Tak. A tak. To jakby pani powiedziała, że chce podziękować z całego serca tym, którzy przestrzegają przepisów i jadą poniżej, to byśmy im kwiaty motyle, a wtedy tamci z zazdrości zaczęliby zwalniać. No właśnie. A, nie, po prostu jest masakra na tej ulicy. No mieszkańcy ulicy nie mają jak wyjechać z posesji, nie mają jak się włączyć do ruchu, ponieważ kierowcy sobie naprawdę robią wyścigi na tej ulicy. Zjeżdżając z wiaduktu w stronę Gronowa, po prostu jest masakra. No to co? Ja bym powiedział, że bardzo dziękujemy tym, którzy zwracają uwagę na bliźnich, którzy przyhamują, mrugną światłami, wpuszczą. To są mili ludzie. Jeżeli pani się trafi taki miły człowiek, to ja bardzo proszę, żeby zadzwonić i my wtedy kwiaty i motyle mu takie zagramy, że matko jedyna. Dobrze. A póki co, prosimy, żeby kierowcy tak się zachowywali. No właśnie, ale jeszcze właśnie też to jest apel do policji, bo jeżeli tutaj by postawili naprawdę ograniczenia jakieś czy cokolwiek, to naprawdę by nałapali dużo tych kierowców. Znaczy to też ze względu bezpieczeństwa. Tak, nie tutaj żadne... dużo ludzi chodzi do pracy. Tak, nie żadne ograniczenia, tylko stanąć z radarem po prostu. Tak. Bo tam nie bardzo jest jakie ograniczenie wprowadzić. No progów zwalniających wam tam nie postawią, bo byście oszaleli z hałasu. Więc zapraszamy serdecznie Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, teren łowiecki, ulica Wilkowicka. Naprawdę same kokosy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie panią mieszkankę ulicy Wilkowickiej i teraz krótka przerwa. To była przerwa na złapanie oddechu, a teraz wracamy już do programu Temat dla reportera. Przy mikrofonie i przy telefonie jest cały czas Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku, ponownie. Witam państwa ponownie i oczywiście czekamy na telefony 65 529 5529. Jeszcze przez 11 minut mogą państwo dzwonić w dowolnych sprawach z całego regionu. Ja sobie sprawdzam tutaj właśnie ulicę Święciechowską i te latarnie. Firma się nazywa chyba Sportrech, bo Centrum Medyczne, przepraszam, Sportrech. I to jest chyba to miejsce, bo pani mówiła, jak sport, tak nie bardzo wiedziałem. Także już mniej więcej namierzyłem, gdzie ta latarnia nie świeci. Mamy telefon. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry, panie. Dobry panu. Panie Jarku, chciałem zamówić, zrobić dzwonię, kwiaty i motyle dla ekipy, która w końcu po długiej batalii pojawiła się na ulicy Dworcowej i naprawiła latarnię. No, wreszcie, trochę rzeczywiście trwało, z 3 miesiące. No tak też mi się wydaje koło tego, też dzwoniłem do pana w tej sprawie, nie tylko ja, i cały czas mieliśmy ciemności i teraz macie... wczoraj wieczorem już była ulica pięknie oświetlona. Pół Jawicza tak. Poszło to zobaczyć. No więcej niż na rozświetleniu choinki pewnie. To taki mały bonus do tej choinki, macie ulicę Dworcową tak. Też oświetloną. Jak najbardziej, kwiaty i motyle, że wreszcie udało się ten problem rozwiązać. Macie jasno, jak idziecie na pociąg albo z pociągu. Tak jest. Kwiaty i motyle, Patrycjo. Dziękuję bardzo. Honorowie, dziękuję. Już kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie skwerku przy ulicy Starozamkowej Alipowej, tam gdzie był pomnik. Śmietnisko było po stronie Starozamkowej przy budynku. Zlikwidowali, chociaż nie do końca. To teraz worki ze śmieciami są przeniesione, to nie przeniesione, może nowe. Od strony Lipowej. I leżą na tym skwerze? Leżą na środku za płotem. Za płotkiem. Tam jest ta brama otwarta. Chociaż płotek jest niski, to tam przez płotek nawet przerzucą. No tak. No i zieleń miejska nie działa w ogóle, tak. Przedtem pomnik był, to była trawa skoszona, wygrabione wszystko. A obecnie liście, gałęzie, trawa nieskoszona.
także zaniedbany przez zieleń i przez mieszkańców, którzy wyrzucają śmieci. No właśnie, bo to też chciałem powiedzieć, że te śmieci tam nie rosną z ziemi, tylko ktoś je tam wrzuca, więc nie pozdrawiamy tych, którzy sobie postanawiają tam śmieci wrzucać. A jeżeli idzie o zagospodarowanie, no dobrze, poprosimy, nie wiem, czy jeszcze zimą, czy to... Tą bramę tam może zamknąć, żeby nie było wejścia, bo tam nawet się uroczystości delikatne na tym postumencie odbywają. No, miejsca aż się prosi o zagospodarowanie biesiadne, także... Dobrze, tak, no to... ja mam nadzieję, że miasto w końcu znajdzie pomysł, żeby tak jakoś zagospodarować. Oczywiście, tam... posprzątać i ja nie mówię, żeby tam nowy pomnik jakiś stawiać, ale na przykład... Nie, no to nie taki chodzi, no, ale żeby mikropark... to miejsce było nie tak. śmietniskiem, tak. tylko... Taki, taki mikropark, żeby sobie można było gdzieś usiąść, popodziwiać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Skrzyżowanie ulicy Starozamkowej i Lipowej. Przypomnę Państwu, to miejsce, gdzie stał jeszcze rok temu, dwa lata już będzie prawie, pomnik czerwonoarmistów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Pana. Panie redaktorze, takie mam pytanie. Czy wie Pan może, co się dzieje w Portugalii? Ciepło jest chyba. No, pomijając to, że jest ciepło, jaki procent jest wyszczepionych ludzi? Nie mam zielonego pojęcia. Zawsze marzyłem, żeby pojechać. Nigdzie o tym nie mówią, także jest 92% wyszczepionych Portugalczyków. Został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Nie mogą dać rady z zakażeniami. Dlatego moje pytanie brzmi, kto ma w tym interes? Cały czas tylko szczepić. A to jeszcze gorzej jest, jak są wszyscy wyszczepieni w Portugalii. I jest ciepło, tak jak pan mówi. Nie ma zimy. Dobrze, ja musiałbym sobie oczywiście sprawdzić, no spróbuję bardzo po proszę, może to da do myślenia wielu sobie ludziom, doczytać, bo przecież... jak to wygląda w przypadku Portugalii, ile mają zachorowań, czy jest to porównywalne z Polską, gdzie mamy, zdaje się, połowę mniej więcej populacji, nie? Zaszczepioną. Gdzie? W Polsce mniej więcej połowę. W Polsce tak. Dlatego jeszcze nie jest tak źle. Jeśli wyszczepią tak jak w Portugalii, to będzie też tam klęski żywiołowy. Mówi pan. Chyba, że mają takie rządy ostrożne bardzo, które wolą dmuchać na zimne. No nasze rządy na razie zapowiadają, że w marcu, tak? Coś tam poważniejszego. Więc no, do mogą marca, sobie nawet. Do nawet marca mogą może trzy się razy skończyć. Nakaz zrobić, także niech sobie robią, co chcą. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A do Portugalii bym pojechał. Powiem ci, że to taki kierunek, który mi się marzy. Tych dalszy suszonych pojeść. 65 529 5529. Jeszcze 5 minut naszej audycji. Mamy tam kogoś po drugiej stronie? Nie, na razie. O, widzisz, mamy, mówisz i masz mamy. Od razu. Dzień dobry. Halo, witam pana. Dzień dobry, panie Jarku. Witam pana serdecznie. Ja mam taką prośbę. Jestem leszczyniakiem od 50 lat, bo w 50 roku się urodziłem i mam i chodzę po cmentarzu i tak mi trochę przykro w oczach, bo wiem, gdzie leży Janusz Kaźmierczak. Słynny satyrek leszczyński, który bawił Leszno przez 40 może i 50 lat. Tak zwany Fiusiu, tak? Tak zwany Frusiu. I teraz na Wszystkich Świętych ma na grobie położoną kartkę, że grób będzie zlikwidowany i to jest na cmentarzu komunalnym przy kaplicy zaraz blisko. I tak mnie martwi, że ten Janusz jednak zginie. No a ja uważam, że taki satyryk jak on to właśnie i tak samo znaczy pan Zdzisław Smoluchowski, bo tych dwóch no bardzo ceniłem. I trochę mi jest przykro, że ten grób za 3 miesiące do marca będzie skasowany i chyba miasto stać to 600 zł czy 500, tam nie wiem dokładnie ile tej prolongaty zapłacić. I niech ten grób Janusza jeszcze istnieje, dopóki my tam jeszcze pamiętamy o nim, nie? Ja rozumiem, że pan Janusz nie ma rodziny, tak, żeby... No nie ma, on tam ma synka, coś tam, tam takie nie powikłania, ma, nie on ważne. Jest sam. Rozumiem, czyli tu jest apel do miasta, żeby po prostu... No, o właśnie. Dla upamiętnienia tej jakże znanej i popularnej Frusia. Swego czasu postaci w mieście, no miałem okazję poznać jeszcze. No właśnie, ja też i załapałem. Bardzo bym się cieszył, gdyby mógł coś tam pan zrobić, bo dobrze. Ja tam nie wiem, ja tam po urzędach nie chcę chodzić, bo dobrze. Ja tam się nie znam na urzędach. Dobrze, no przekażemy ten apel, czy można po prostu ten nagrobek zachować, po prostu w imię tak tego, jest. Że jest to postać znana, którą wiele osób... Zawsze jest tam kwiatek, tak. Znicz tam człowiek, jak idzie, zaniosę coś, zrobię i okay. Żal by było, żeby to skasować, a dla miasta zrobił
bardzo dużo tego śmiechu, takiego tak, prawdziwego. Tak, to rzeczywiście bardzo popularny swego czasu satyryk, ta ekipa właśnie leszczyńskich satyryków. Dobrze, tak, ja myślę, że apel, no ja to nie jest jakiś tam straszliwy wysiłek finansowy, żeby no, to... No gdzie tam do miasta, to są myślę, że według jedna, mnie grosze chyba. Myślę, że jedna decyzja odpowiedzialnej za to osoby i to będzie przedłużone. No, okay. Panie Adamek, poprosimy bardzo bym panu kurde dziękował za to. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Jeszcze taksówkarzem. To ja, dobrze, to może będzie okazja się spotkać przy jakiejś okazji jakiegoś powrotu skądś, kiedy to trzeba będzie z usług taksówki skorzystać. 65 529 5529, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja a propos tutaj Frusia też, jeśli miasto nie ma pieniędzy, to może zrzutkę zrobimy internetową albo skarbonkę przy waszym radiu się ustawi, ale ja chciałem związać jeszcze... W radiu to może niekoniecznie, ale no, ja nie wiem, czy aż trzeba zrzutki, bo ja mówię, to jest pewnie decyzja administracyjna, no ktoś właśnie, ją musi ale podjąć. Wstyd, żeby grób takiego satyryka znanego, który naprawdę zrobił wiele, ja proponowałbym, jeśli jest ktoś takim śmieszkiem, satyrykiem, klaunem wręcz, w szpitalu, żeby pochodził, jeśli się nie boi COVID-a, bo wtedy podniesie poziom odporności lepiej niż tablety, no i z ogórkiem kiszonym. Sam oczywiście musiałby mieć ćwiartkę, jak to Frusiu miał. No już tą ćwiartką do szpitala to bym raczej uważał, ale rozumiem pana. Dobrze, dziękuję. Czyli pan popiera to, żeby uratować... Ja jeszcze chciałem zająć stanowisko w sprawie ścieżek, bo tu dzwoniłem tej rowerowej, tak, które się zrzeka powiat. Jak może się zrzec powiat a propos utrzymania w czystości ścieżki, jeśli ją zbudował? To tak jak właściciel domu czy ten zarządca powie, że zrzeka się od miadania i usuwania śniegu z chodnika, który stricte należy do niego. Przecież to jest niezgodne z literą prawa. Tak mi się wydaje. To kto ma tą ścieżkę robić? Ja nie wiem, czy to jest niezgodne z literą prawa, natomiast przyznam, że ta decyzja mnie zdumiewa i mam nadzieję, że szanowna... Ale jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie chodzi moim o pieniądze. Zdaniem, jak ktoś nie wie i chce porady prawnej, powtarzam po raz drugi, w jedynce sieć obywatelska, tam są bezpłatni prawnicy i ja tam sam napiszę, czy to jest zgodnie z prawem, bo to tutaj tchnie jakimś tym, no o pieniądze chodzi. No miłego dnia, o jakieś oszczędności, dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam serdecznie pana słuchacza. Ja pana Adamka i całą ekipę. Ja mam nadzieję, że szanowny zarząd powiatu przemyśli tę decyzję. Tak, i taki pomikołajkowy prezent. Żaden wstyd zmienić decyzję, tak, a dokładnie. Iluś ludzi na pewno będzie wam bardzo zobowiązani. Także jak słuchacie nas na Placu Kościuszki w Starostwie, no właśnie, pomyślcie, to czy zróbcie może... głośnie radia i przedstawcie się na co? Na sprzątanie ścieżek rowerowych. Dziękuję, pozdrawiam pana słuchacza. Wszystkiego dobrego, a apelujemy bardzo mocno o to, żeby przemyśleć tę decyzję. Pokazuję ci to, że już czas się skończył programu. No, ale no, patrz, ty jesteś. Szybę. Tak nam się dobrze z państwem rozmawiało. No ale dobrze. Jutro. Ona jest, Patrycja jest osobą srogą, nie chce jej podpaść. Nie, no ale no w związku nie. Z ale tym nie opowiadają mnie bajek. Jest osobą srogą. Jest. Nie, ja po prostu jak jestem mówił, skrupulatna. Jak mówił Umberto Eco i skrupulatnie Róży, wykonuje pracę. Niewiasta piękna i straszna jak wojsko uszykowane do bitwy. Też, niech ci życzę będzie państwu miłego dnia. Jutro o 9:15 słyszymy się znowu. Thank you.